narodowy stawia kwestię demograficzną jako być albo nie być egzystencji narodu, więc jest to dla nas bardzo ważne. My nawet 500+ popieramy, tylko że twierdzimy, że to jest jeszcze za mało. Samo 500+ niewiele da, jeśli w mediach i ogólnie w obiegu publicznym będzie sobie beztrosko hulać lewicowa, komunistyczna propaganda, w szczególności z toksyną feministyczną, która bezpośrednio atakuje instytucje rodziny. Najmocniejszym po prostu obrońcą instytucji rodziny jest w Polsce i w wielu innych krajach zresztą Kościół katolicki, który jest bardzo mocno atakowany, co widzimy na przykład na podstawie ostatnich wydarzeń z klątwą. I pytanie? Czemu jako państwo, rząd, nie robicie nic w sprawie klątwy? Dziękuję. Możemy się umówić, że to jest odpowiedź. Dobrze? Nie, myślę, że tak? Pan zadał właśnie, bardzo... niedawno zaczęła się manifestacja narodowców. Dzisiaj tak, dzisiaj są akurat dwie manifestacje przeciwników, zwolenników. Moje zdanie jest też zdecydowanie, że absolutnie nie powinien być to przedstawienie w Polsce mieć miejsca i tutaj kroki musi podejmować prokuratura, żeby ścigać z urzędu nawet takie, że tak powiem, bezczeszczenie naszych uczuć i innych kwestii. Tutaj jest taka moja odpowiedź, jeśli chodzi o promocję rodziny, jak najbardziej tak, ta promocja musi być i myślę, że nawet to, co zrobiliśmy w naszym ministerstwie, że ministerstwo mamy rodziny, pracy i polityki kwestia społecznej ochrony. Już też pokazuje, że zależy nam na tym, aby promować rodzinę. Nie ma nic lepszego jak promocja rodziny. To jest kwestia ochrony naszej spójności kulturowej i cywilizacyjnej. Jest to bardzo istotne. Bez tego po prostu zginiemy. Ale mówimy w tym samym tutaj duchu, że rodzina jest bardzo ważna i najważniejsza.